Nie tylko deweloperzy budują w Katowicach nowe mieszkania. Na jednym z osiedli miejska spółka buduje blok z myślą o większych rodzinach. Miasto spodziewa się dużego zainteresowania podczas naboru, który rozpocznie się 4 grudnia. Łukasz Kądziołka. Zamieszkaj w Katowicach zachęca na swojej stronie miasto. Jedną z możliwości mają być mieszkania, które powstają na osiedlu Witosa. W miejscu wyburzonego biurowca KTBS buduje 75 lokali. Zauważyliśmy, że jest bardzo duży popyt rodzin wielodzietnych na duże mieszkania. Nawet pochwalę się, że mamy taką rodzinę 2 plus 8. Bardzo fajną i bardzo zadowoloną, myślę, z naszego mieszkalnictwa. Jak zapowiada katowickie TBS, inwestycja powinna zakończyć się w październiku przyszłego roku. Jesteśmy już chyba na wysokości 5. kondygnacji. Także myślę, że prace idą, wyprzedzają nawet harmonogram. Mieszkania z myślą o rodzinach wielodzietnych będą miały od 50 do 120 metrów kwadratowych. Na dole powstanie też żłobek dla 90 dzieci. Miasto spodziewa się sporego zainteresowania. Niedawno zwolniło się jedno mieszkanie na tym samym osiedlu i od razu znalazło się na nie ponad 70 chętnych. W naborze większe szanse będą miały te rodziny, które obecnie mieszkają w lokalu komunalnym. Im więcej dzieci, tym lepiej. Poniżej 16 roku życia będą punktacje, oczywiście będziemy uwzględniali, biorąc pod uwagę, że mieszkania w TBS-ie mają dosyć dużą dostępność i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, będą również punktowane rodziny z pewnymi dysfunkcjami. Na wstępie trzeba będzie zapłacić tak zwaną opłatę partycypacyjną. 83 metry kwadratowe mieszkania za 63 tysiące. Biorąc pod uwagę cenę metra kwadratowego, gdybyśmy chcieli to kupić na własność, jest to po prostu nierealne. Stawka czynszu to 22 zł za metr kwadratowy, jednak będzie można się starać o dopłatę z programu Mieszkanie na Start, a wtedy czynsz wyjdzie połowę taniej. Będzie także możliwość skorzystania z pieniędzy zebranych na książeczce oszczędnościowej. Nabór rusza 4 grudnia.